Już się filmuje. Proszę bardzo i zapraszamy. Pani dyrektor, pani Bożenka Kaptur będzie prowadzić. Powoli, powoli, poproszę. Ja nagrywam. Ja to do wystyczu. Proszę uważać na głowę. Wyłącz. Dzień dobry dzieciom. Dzień dobry. Kto na was przyszedł dzisiaj? Chcecie się przywitać z Reksiem? Tak! To Reksia podejdzie do każdego, podaj mu się pożegnać. No tak. Proszę Państwa. Jak prosimy krzesełko dla Reksia. Prosimy krzesełko, krzesełko dla Reksia. Patrycja, poprawiło ci się coś? Wyłącz. Wyłączyłam. Cześć, Reksio. Nie chcesz, Reksio? Nie. To pomachaj tylko, Reksio. Dzień dobry, dzieciom. Dzień dobry. Głośno. Zaprosiłam specjalnego gościa, panią, która wam będzie czytać bajeczki. Pani nazywa się Barbara Kaczmarska, jest pracownikiem Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zawichoście. Następny specjalny gość, jak widzicie, mamy piękną maskotkę, Reksio, który został udostępniony w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Zawichoście z księgarni Nowa w Starnobrzegu. Proszę, przywitajcie oklaskami Reksia i panią Barbarę. Ten piękny, słoneczny poranek, pani Basia, poprosimy o usiąść, przeczyta nam bajeczkę pod tytułem Tak, o może tak, Agnieszki Prączek, Brzdące na łące, a tytuł tej bajeczki brzmi Ślimak. Poprosimy, żeby dzieci wszystkie były cichutko i posłuchały. Ślimak, rzekł raz Ślimak do swej żony, niepotrzebne nam dwa domy, każdy dom umeblowany, wszędzie stoły i tapczany, tu dywanik, tam firanka, kredens, stół i meblościanka. Teraz zobaczcie, jak wygląda meblościanka. Który to ten ślimak? Tak, i tu jego żona, prawda? A sobie co? Tam są takie owoce. Co to jego? Co się skryło? Właśnie, a tutaj? A tutaj jeszcze coś się schowało. Tak, widzicie, tu fajne. To teraz ty spróbuj. Co się schowało pod tym? Zaglądy. A pod tym kwiatuszkiem? A pod tym? Czekajka. Chyba siedzi, prawda? Zbiera pyłek. A teraz dalej, zobaczcie. Kto pozna ślimaka? Który z tych pozna ślimaka? Ten jest tak właśnie. To spróbujcie. Co to tutaj się schowało? No i odgadniesz? Co to takiego? Pewnie, że mrówka. A tutaj? No ślicznie. A tutaj? Co to może być? No, no pięknie. A tu? Zajrzyj. I co to takiego może być? No, zobaczysz, tak?
młody ślimak. Który to ślimak z tych wszystkich? Dobra, tu się coś schowało. Co to się schowało? Robaczek. Dalej zaglądamy. To i połowami znowu spróbujcie. Kto tu siedzi? Tak. A tutaj? A proszę, zobacz z prawa. Goślica. No ślic nie. A tutaj? Spróbujcie. No pod którym? Co to takiego? Też robaczek, pewnie. A tu? Co to może być? Zielona, gąsiel? No pewnie. No chłopaki, dla was zadanie. Proszę ślimaka odnaleźć w książeczce. Gdzie się schował? Gdzież ten ślimak siedzi? No, gdzie są ślimaki? Taki duży, duży, duży ślimak. Co tu jest? No ślimak, a teraz tu sprawdzamy. Kolegów ślimaka szukamy. No, odkrywać po kolei. Proszę. Dobra. I co to było? Robak. Co jeszcze? Nówka i to. No pewnie. To teraz schowajcie i będziemy dziewczynki odkrywać. Prawda? No proszę, który ślimak jest? Pan ślimak, a widzicie ślimaka tego głównego? Co o nim jest bajeczka? O właśnie, a tu nie. Na razie tu szukamy przyjaciół ślimakowych. Stefani. O tak. Zobacz, co tu może się dzieje. No. Dobra, proszę. Teraz wy. Tu nic nie ma, nie ma, nie ma. I kto coś znajdzie pod listkiem? O właśnie. Tu się pokryły zwierzątka, prawda? Dobra. Teraz poproszę zaglądać. Co tu takiego jest? A ślimaka, kto pokaże ślimaka? Który jest ślimak? No, a tu? Co to takiego? Ślimak. Ślimak właśnie. No, słuchajcie teraz dalej. Ej, Sergio! O, dźwigania tylu rzeczy ciągle bolą plecy. A ja czuję się niemęsko, kiedy widzę, jak ci ciężko. Może zmienić czas zwyczaje i wyjechać w ciepłe kraje? Twoją muszlę dam turyście, za opłatą oczywiście. Zaś na mego domu najem już od dawna świerszcz nastaje. Biedak marzy mieć nową, dużą muszlę koncertową. Kiedy deszcz pada, świerszcz narzeka, daszek z liści im przecieka. Już od wiosny czegoś szukam, lecz dziś znaleźć dom to sztuka. I teraz zobaczcie, co w tym domku było. Co jeszcze? O właśnie, a tutaj? No właśnie, czyli wszystko. A to co to było? Zobaczcie, to fajne. No zobaczcie, co w tym domku było. Co on? O, proszę. A tu w domku? Zajrzyjcie. Schody były. Szafa była. I ta kanapa, prawda? Do leżakowania. Dziewczynki, zaglądać, co w domku było. Jakiś przyjaciel ślimakowy, a tu schody miał, a wy macie schody? Tak, właśnie. Miał schody i miał kanapy jakby zmęczone. No proszę, zaglądajcie. Pająk. Pająk siedzi tak w domku. Przyszedł z wizytą do ślimaka i szedł po schodach, tak? I? Tak. Kanapa, pewnie. Proszę. I zaglądamy. Co on tam miał? Tak. Ja. Kanapę. I ślimaka.
Ślicznie. I drzwi miał. Super. I schody. I schody miał. Dobrze. I dziewczynki, sprawdzajcie, co takiego było w tym domku ślimakowym. Kanapa, tak? Szafka. Dobrze. O, proszę, proszę, proszę. Zaglądamy, co on tu miał. I każdy odpowie. I co jest w domku? Tak. Pająk chyba z gościnę przyszedł do niego, prawda? I teraz sprawdzajcie, co to za tego tam jest. Pająk przyjaciół pewnie, prawda? No proszę. To teraz chłopaki, co w tym domku ślimakowym się znajduje? Pająk. A to dalej? A to ma takie coś w domku swoim? Pająk. Super. Pająk. Ja mam pająk. Proszę, zaglądamy. Super, tak? No to posłuchajcie dalej, co ten ślimak zrobił. A teraz do was kuchane stało. Cóż to za pani? Pyta pani ślimakowa. To co mówisz jest bez sensu. Mamy gdzie jechać bez kredensu, bez dywanu, filiżanki i bez mojej meblościanki? Ty mi proponujesz biwak? Co też z ciebie jest za dziwak? Mężu drogi jak światem, odkąd ślimak jest ślimakiem, wszak wciąż swój dobytek dźwiga, więc się wreszcie przestań migać. I co zrobił ślimak? Sprzedał domek czy nie? Tak, bo mu było szkoda domu, prawda? Bo bym nie miał kanału i bym nie miał gdzie co robić. Właśnie, dlatego zrezygnował ze sprzedaży domku. A wy lubicie leżakować? Czy bardziej się bawić? Bardziej się bawić. Bardziej się bawić, prawda? Ja to... Poprosimy panią, czy dzieci chcą jeszcze jedną bajeczkę? To posłuchajcie. Chła wędrowniczka. Chła po mapie zwinnie skacze. Niechże w końcu świat zobaczy. Dźwiękiem pląsa, pica, bryka. To kurdyska, to kurdyka. Po kolejnym zgrabnym skoku chła już była w Maroku. Rok gościła w Gwatemali, choć się wcale tym nie chwali. Przed południem w Ekwadorze chła jeździła na traktorze, a wieczorem na Sri Lance nurkowała w wody szklance. Gdy bawiła na Kamczatce, pchnęła pocztą na kębatce. Pozdrowienia i całuski, wkrótce pochód, gotuj pluski. Przeskoczyła jednym sufem nad baśniowym Nautiliusem i trafiła do Szczecina, gdzie ma krewnych pół tuzina. Ze Szczecina zaraz potem chła śmignęła wodolotem na wysepkę dość bezludną. Tam dopiero było nudno. Oburzona tym szalenie, chła złożyła zażalenie. Lecz na odwet nie czekała, na Alaskę sufa dała. Wkrótce przyspieszyła biegu, bo już dosyć miała śniegu. Chła bowiem, ale draka, wciąż skakała na bosaka. Gdy już znała wszystkie kraje oraz obcy chłę zwyczaje, w malowniczym nowym targu zamieszkała na Flintargu. I czego chłę brakowało? No, czego? Bucików jej brakowało, właśnie. A wy macie buciki? Wszyscy mają? Zobaczcie, co jeszcze chła zebrała. Zobaczcie, co chła jeszcze brała. Zawsze żeby sobie
widziała, a ty co widziała? Ramciu. O, brawo. No właśnie. Tak. O, właśnie, uśmiechnięta, prawda? No to szukamy, co ta buła ze sobą brała. Sprawdzamy, czy wszystko to jej było potrzebne. Tak, co jeszcze? Jedzonko, tak, żeby nie zgłodniała. Co jeszcze? Tak. No, zaglądajcie. Co to takiego było? No, właśnie. A tutaj co może być? Tutaj czytała gdzieś, prawda? O, właśnie. Proszę. I szukamy. Co ta pchełka ze sobą brała? Brała. Plecak, zegarek, brała. O właśnie, co to brała? Znakowity. Też? Ubranka. Żeby nie była głodna. O właśnie. O też. Widzicie, jak to odkrywacie, co kła ze sobą? Proszę bardzo. I szukamy, co ta kła brała? No. U? Branka, tak. Co jeszcze brała? Też ubranka. Tylko troszkę inne, tak. Macharaszka. Tak. Co to takiego? Pieniążki. Pieniążki, właśnie. Nie odpoczywała. Tak. Proszę. No to zaglądaj. Proszę. Ubranka. Ubranka, tak. Pieniądze. Pieniądze. Tak. Drogowskaz, żeby wiedziała, gdzie pójść, prawda? Globus, globus, tam, żeby wiedziała, gdzie pojechać. I czapeczkę, i plecak, i ruszyła w drogę, tak? Jeszcze jedzonko. No właśnie, bo jakby zgłodniała. Teraz ja. Proszę, zamykamy. No. Dziewczyny też mogą zgłodniać. Pieniążki. Ubranka. Ubranka. Ubrania. Tak. Jedzenie. Jedzonko. Odpoczywała. Drogowskaz. Tak. Globus. Globus. I kompas. Tak. Ślicznie. Proszę, proszę. Pieniądze. Mhm. Branka. Tak. Branie. Tak. Kompas, prawda? Tak. Dobrze. I chłopaki, zaglądać. A pamiętacie, czym podróżowała? Samo. Lotem. Wyjdę z lotem. Tak, proszę. Co to było? Jedzonka. Ubrana. Tak. Pieniądze. Pieniądze. Tak. 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 No i jeszcze. Chłopaków pokażemy schować. Nie, no proszę. Co? Pieniądze.
Aha, zobacz. I jeszcze kolegom pokażcie. Nie mam prawda? A czym podróżowała? Samolotem. Samolotem. O, właśnie, widzicie, jaka nie ulubicie tych okienek. Nie da się. Nie, nie da się. Nie da się. A co to jest? No, ty. Czyli wszystko wzięła. Uwaga, słuchamy dalej. Weronika, możemy jeszcze przeczytać jeszcze no poproszę. Ale cisza ma być. Ja proponuję tak, przepraszam na chwilę. Dzieci mają kieszonki. Mamy kieszonkę. Wyciągamy z kieszonki kuteczkę z kluczykiem. Zamykamy guziuki. Zamykamy, przykręcamy guziuki. I chowamy do kieszonki. Jesteśmy cichutko, słuchamy. Słuchajcie bardzo wyraźnie, a potem powiedzcie, co za zwierzątko było w tej bajeczce, dobrze? Dziś na łące poruszenie. Co się stało? Bo Biedronka strasznie wielkie ma zmartwienie. Pomóż przy Biedronce Stonka. Mrówka, żółczek, krew sędziwy. Ach, po prostu cała łąka. Do Biedronki gna kto żywy. Ta zaś biedna wciąż powtarza. Chyba rzucę się w pokrzywy. Niech się pani nie naraża, takiej mądrze gąszczę dacze. Lecz na gąszczę nikt nie zważa. A Biedronka nadal płacze. Ulubiona ma kropeczka, ja już nigdy jej nie zobaczę. Nagle rozgorzała sprzeczka, bo miał każdy inne zdanie. Kropka zbladła od słoneczka. Cóż to bzdura, drogi panie. Kropkę zjadła czarna krowa z trawką bordo na śniadanie. E tam, zachukała sowa, co ty pleciesz, moja złota? Kropkę żółk zazdrośnik schował. To dopiero anegdota. Krąg się rozległ żabi rechot. Raczej skradią hipopota. O, paniusiu, tak się bawi? Trzeba się kultury uczyć. O czym pan w ogóle prawi? Cóż tam pani mruczy? Cóż on się wychował w chlewie? Niechże na mnie pan nie huczy. Tydzień tak już trwają w gniewie. A gdzie kropka? Nikt nie wie. Jakie zwierzątka były? Zima! Biedronka. No ma kropki. Tak. I co się stało Biedronce? Kupiła jedną kropkę i wszystkie zwierzątka chciały jej pomóc. Tylko jak to się skończyło? Troszkę się posprzeczały i nie znalazły kropki Biedronki, prawda? A teraz zobaczcie, jakie te zwierzątka. Co to takiego? Żabka. Stupi, tak? Zaraz pani dojdzie. Tak. Co dalej? Tak.
No.